Jest, kiedy zginął mój syn, usiadł na wersalce i wył jak wilk. Byłam bardzo przerażona, mówiłam do niego: hrabia, proszę cię, nie szczekaj, nie wyj, bo coś złego się stanie, bo ktoś umrze, ja tak czuję. Piesku, błagam cię, tylko ty nie płacz. Ale mój pies nie słuchał tego, co ja mówię. Wył dalej. Po tym wszystkim, na dzień przed śmiercią syna, widziałam go w czarnej wodzie, w czarnej kałuży wody. Może to nie była kałuża, to było morze. Morze, czarna woda. Był straszny wir, który wciągał go w tą wodę, aż wchłonął go całego. Kiedy rano mój syn wstał wyjeżdżać do Giżycka, powiedziałam do niego: synku, wiesz co, ktoś u nas w rodzinie umrze. Boję się o ciebie, ale nie wiem, kto umrze. Wiesz co, może nie jeźdź do tego Giżycka. Mój syn mówi do mnie tak: mamo, wiesz co, ja też miałem zły sen, ale nie będę ci opowiadał o tym śnie. Nie opowiedział mi, tylko powiedział, że jak wróci, to mi opowie. Ale mój syn już nie wrócił, nie zdążył mi opowiedzieć, albo nie chciał. W każdym bądź razie chciałam wam powiedzieć, że bardzo często i my sami odczuwamy to coś złego, coś czarnego, co wisi nad nami. Chciałam powiedzieć jeszcze o moim spotkaniu po śmierci z synem, ponieważ ja zajmuję się medium, a zanim otrzymałam odpowiedź o moim synie, że nie żyje, upłynęło 10 dni. Więc nie miałam snów, bo bardzo zmęczona padałam nad ranem do łóżka i ze zmęczenia spałam tak ciężko, że nie pamiętałam, co mi się śniło.